Namaste, witajcie w kolejnej rozmowie z cyklu Nauczania Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan, a dzisiaj moim gościem jest Daniel, który pracuje w Instytucie Oida Terapii w Bułgarii. Hello Daniel, namaste. Hello. Can you introduce yourself a little bit? Czy mógłbyś się przedstawić? I'm a psychologist. Jestem psychologiem. Working in Bulgaria. Pracuję w Bułgarii. In the Oida Therapy Institute. Pracuję w Instytucie Oida Terapii. And we do consultancy individual and also group workshops. Przygotowujemy terapie indywidualne, jak również zbiorowe warsztaty. And what they are about? Can you describe what this therapy is, how it works, what is that? And yes. Czy mogłeś wyjaśnić, jak to działa, na czym to polega i jakimi metodami pracujecie? It's the Oida therapy method. Nie, to jest terapia Oida terapii. Metoda Oida terapii. Really a holistic approach. To jest takie holistyczne podejście. Towards the human nature, the human living, and the happy lifestyle. Do ludzkiej istoty, do stylu życia, do szczęśliwego stylu życia. And one of the main principles in Oida therapy. Jedną z głównych rzeczy w Oida terapii. It's the healing faith. Jest uzdrawiająca wiara. Healing faith, faith not only as a religious term. Wiara traktowana nie jedynie jako termin religijny. But like a whole mindset, all the beliefs we hold. Ale jako ze zbiór wszystkich rodzajów przekonań i wiar, jakie posiadamy. And this healing faith, it's the most healthy beliefs. I w tym systemie wyszukujemy te najbardziej zdrowe przekonania. The stable and healthy beliefs which we need to have for a healthy lifestyle. Te przekonania, które potrzebujemy mieć do tego, aby prowadzić zdrowe życie. Can you give an example of such kind of beliefs? Czy możesz podać przykład takich przekonań? Yes, one of the main belief which gives this healthy faith, it's the concept of the intelligent model. Takim przykładem jest model inteligencji. This is a main term in Oida therapy. To jest jeden z głównych terminów, które używamy w Oida terapii. And in the concept is about that everything in the world. To oznacza, że wszystko w świecie is conscious. Jest świadome. This means that it's has this conscious purpose and it's going towards growth and development. Ma swój świadomy conscious one again because I lost. Yes. Everything that happens, wszystko, co się wydarza, jest it's for the a higher purpose, a bigger purpose. Ma jakiś wyższy, większy sens, który możemy odkryć. Okay, can you describe more about it? Yes. This higher purpose, możesz to więcej o sobie powiedzieć. It means that everything happens for a reason. To oznacza, że wszystko, co dzieje się, co nam się przydarza, ma jakiś powód. And this reason is about our personal growth. I tą przyczyną, tym głównym powodem jest nasz osobisty rozwój. Because we as people have a big potential. Bo to uważamy, że my jako ludzie mamy wielki potencjał. Potential for love. Potencjał do tego, by kochać. To be happy. Do tego, żeby być szczęśliwym. To have healthy and conscious relationships. Żeby mieć zdrowe i świadome relacje, związki. And the intelligent model gives us this broader perspective. I ten model inteligencji daje nam taką szerszą perspektywę. Okay. Tell us more. Powiedz coś więcej. Yes, and this is one of the main things when the person has this knowledge about the intelligent model. Jeżeli to jest główny powód, jeżeli ktoś zna ten model inteligentny, he starts to develop this healthy faith inside. On rozwija w tą zdrową wiarę w sobie. And this healthy faith is like an experience. I ta wiara jest staje się takim doświadczeniem. Yes, it's not only a mental concept or an idea. I ona nie jest jedynie umysłową taką koncepcją czy ideałem w wyobraźni. It's something very dynamic and something real, which we experience in our everyday life. To jest coś dość rzeczywistego i praktycznego, co doświadczamy w naszym codziennym życiu. And when we experience this kind of thing, we can really have the right choices in everyday life, the healthy choices. I wtedy możemy dokonywać świadomych wyborów. Okay, can you give some practical example of something like that? Let's say somebody is very sick or divorce or deadly sick or divorce and how we can deal with such problems of life.
Czy możesz to opisać na jakimś praktycznym przykładzie? Na przykład ktoś odkrywa sobie śmiertelną chorobę lub na przykład jest po rozwodzie, jak możemy pomóc takiej osobie? I can give an example from my practice. Okay, mogę podam taki przykład z mojej praktyki. Many people now have this anxiety. Wielu ludzi jest w taki sposób poruszonych. Panic attacks are very popular. Posiadam jakieś ataki paniki. And when I do with a therapy with such a person, kiedy robię AIDA terapię z taką osobą, we try to figure out which are his unhealthy beliefs and unhealthy faith. Próbujemy odkryć, jakie za tym zachowaniem są przekonania, które powodują tą chorobę. Who lead to this negative experience in his daily life. Co powoduje, że wydarzają się te negatywne rzeczy w jej życiu? And one of the main things here is the lack of this higher purpose, and the persons are very connected to the negative emotions. Główną przyczyną najczęściej okazuje się to, że ktoś nie posiada wyższego sensu w życiu i jest bardzo zaabsorbowany swoimi negatywnymi emocjami. And when we analyze what is happening in everyday life, we see, kiedy obserwujemy to, co wydarza się w czyimś życiu, wtedy widzimy, that the person can change his attitude towards the things which are happening. I wtedy widzimy, że ktoś może zmienić swoje działanie i swoje podejście do tych rzeczy, które się wydarzają. This can include insecurities. To oznacza poczucie braku bezpieczeństwa. Worries about the future. Obawa o przyszłość. Something like a negative feeling about ourselves. Negatywne uczucie odnośnie nas samych. And when we discover these things, i kiedy odkrywamy te rzeczy, the person can understand that this anxiety, wtedy widzimy, że to poruszenie i niepokój, który jest w nas, has a positive intention. Ma w sobie tak naprawdę pozytywne intencje. The positive intention to show us these negative, unhealthy beliefs which are in us. Aby tą intencją jest to, aby odkryć te niezdrowe przekonania, które są w nas. And this is the first step, i to jest pierwszy krok, which can be taken, który powinien zostać podjęty, for the person to develop this kind of healthy faith. Aby osoba mogła rozwinąć sobie ten zdrowy rodzaj wiary, zdrowy rodzaj przekonania. And this can lead to start this process of healing. I w ten sposób zaczynamy proces uzdrawiania. But to make it more clear, aby to opisać bardziej precyzyjnie, we can dive a bit deeper into the therapy. Opowiem coś, musiałbym bardziej wyjaśnić tę ideę terapii. It's really important to know our intentions, which we have in our everyday life. To dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby znać, odkryć intencje, jakie posiadamy w naszym własnym życiu. We have three levels of intentions in Wida Therapy. W Wida Therapy rozróżniamy trzy poziomy intencji, które posiadamy. The first one is inconsiderate intentions. Inconsiderate, you can say that the person has no understanding about the healthy habits in his life. Pierwszy poziom to jest ten, kiedy ktoś nie rozumie tych zdrowych działań, które czy czynów, które wykonuje w życiu. And it's kind of in a very passive state. I to jest taki stan pasywny. The second level of intention is the egoistic intentions. Drugi poziom jest poziom egoistyczny. They're about the people who is more active. To dotyczy tych osób, tych ludzi, którzy są bardziej aktywni. But it's active in an unhealthy way. Ale oni są aktywni w taki niezdrowy sposób. He is driven by too much egoism. Ich jakby motorem napędowym jest zbytni egoizm. And he can think. I on może myśleć, that if he acts this way, że jeśli działa w ten sposób, he will reach to happiness. On osiągnie szczęście. But in the end, ale na końcu, it leads to despair. Ale na końcu prowadzi to do desperacji. This can be an example of many people nowadays. They only look for happiness, but they discover more worries and more anxieties. To jest doświadczane przez osoby, które szukają coraz więcej szczęścia i myślą, że osiągają coraz więcej szczęścia, a tak naprawdę
odkrywając coraz więcej niepokoju i przeciwności w życiu. Somehow we achieve our goals. Więc w jakiś sposób możemy osiągnąć nasze cele. But something is missing. Coś jest, czegoś brakuje, jakiś element, brakuje jakiegoś elementu. So this is the second level of intention. Tak, to jest drugi poziom intencji. And the third level. I trzeci poziom. It's the pure and grateful intentions. To jest intencja, którą nazywamy pure grateful. Grateful. Yes. Nazywamy poziomem wdzięczności. On this level, the person has this broader concept about what happiness is. I ta osoba ma wtedy takie pojęcie, szersze pojęcie tego, co się wydarza w jej życiu. And he understands that his happiness. Wtedy taka osoba rozumie, że jej szczęście. It's a holistic process. Jest procesem holistycznym. It's not a goal to be perceived. Nie jest rzeczą, którą należy osiągnąć. But it's a way of living. Ale jest sposobem życia. And this way of living. I ten styl życia. Is connected with other people, with nature, with the whole world. Jest połączony z innymi ludźmi, z naturą, z całym światem. In on this level of intentions, the people have this idea about the intelligent model, which we I explained. I wtedy te osoby są świadome istnienia tego inteligentnego modelu, o którym mówiłem wcześniej. And when we look at the things that are happening, jeżeli popatrzymy na rzeczy, które się wydarzają, on this broader idea that they are happening for us, for our better selves to develop. I to widzimy, że one zdarzają się po to, aby spowodować nasz wzrost. We start to have this inside gratefulness. I wtedy zaczynamy posiadać naszą wewnętrzną wdzięczność. And this gratefulness really changes our inner feelings, emotions. I to zmienia nasze wewnętrzne uczucia i nasze wewnętrzne emocje. And this leads to a whole change in our like a physiological self also. I to także wpływa na naszą fizjologię czy na nasze ciało. There are now many experiments, psychological and medicine experiments. Jest wiele eksperymentów psychologicznych i medycznych, which discover that when we feel this kind of gratefulness, że kiedy czujemy ten rodzaj wdzięczności, when we are more good and compassionate with others, kiedy jesteśmy dobrzy i współczujący względem innych, our health gets better. Nasze zdrowie poprawia się. Our immune system. Nasz system immunologiczny. It also get stronger. Także staje się silniejszy. So this is how our pure and grateful intentions. Tak w ten sposób nasze czyste intencje wdzięczności. Can leave anxiety, stress on a just physiological level. One poprawiają, działają na tym poziomie fizjologicznym. And when the person has this idea about these three levels of intentions. I kiedy ktoś wie o tym istnieniu tych trzech poziomów intencji. He can analyze himself in everyday life. On może przeanalizować siebie w codziennym życiu. On which level of intentions he acts. Na którym poziomie intencji on działa. And many problems like anxiety, niepokój. Mental health problems. Problemy mentalne. Relationships problems like divorce and such conflicts. Problemy personalne w relacjach, jak na przykład rozwody lub jakieś inne konflikty. They happen because we have these two under intentions, like the inconsiderate and egoistic intentions. Ponieważ one wydarzają się głównie z tego powodu, że posiadamy te dwa pierwsze poziomy intencji, czyli ten poziom nieświadomości i poziom egoizmu. And if we start to act on the level of the grateful and compassionate intentions, kiedy zaczniemy działać na poziomie współczucia i na poziomie współczucia, then the whole problem starts to change and the solution comes out. I wtedy wszystkie rzeczy zmieniają się i rozwiązanie pojawia się samo. And then we enter the healing circle. I wtedy wkraczamy do uzdrawiającego kręgu. This is another really big concept in Ouida therapy. To jest następny duży koncept, który znajdujemy w Ouida terapii. And the healing circle, it's not like a circle in the material world. To nie jest taki krąg, jaki możemy spotkać, nie jest to taki fizyczny krąg. Yes, but it's a mental state. Także to jest pewien poziom mentalny. Inner state of the right emotions. Pewien wewnętrzny mentalny stan poprawności, emocji. Thoughts. Myśli. And whole states. I bycia w całości w tym stanie. And when we are in this healing circle, kiedy jesteśmy w tym kręgu uzdrawiającym, our whole life changes for the better. Wtedy nasze całe życie zmienia się ku lepszemu.
And that way we can have this constant and stable levels of happiness. I w ten sposób możemy uzyskać taki stały poziom szczęścia, which are not conditioned by the outside conflicts and situations. Który nie jest zmotywowany zewnętrznymi okolicznościami, zewnętrznymi konfliktami, które nas spotykają. But it's something which is dependent only on ourselves. Ale coś, co jest zależne tylko od nas samych. So when we have this understanding, kiedy posiadamy to zrozumienie, and these practical tools which Ouida therapy gives, i mamy te narzędzia, praktyczne narzędzia, które daje nam Ouida terapia, then we gain the power, wtedy mamy moc, really to have this desired happiness, aby pragnąć uzyskać szczęście. Yeah, this is this kind of happiness what everybody is looking for. To jest ten rodzaj szczęścia, który każdy z nas szuka. This kind with this stable and this always, który yes, jest stabilny yes. I zawsze ma miejsce. Actually, we do everything for that reason, to gain happiness. Także to jest ostateczna ta motywacja, że robimy wszystko po to, żeby dać szczęście. And this is also where the concept about faith comes in. I to jest ten moment, kiedy wchodzi ta koncepcja wiary. We do everything because we have the faith that it will lead us towards the desired happiness. Robimy wszystko, ponieważ mamy wiarę czy przekonanie, że spowoduje to, że doprowadzi to, co robimy, doprowadzi nas do stanu szczęścia. And the healing faith. I wiara, uzdrawiająca wiara. Is that faith? Jest tego rodzaju wiarą, which leads us to that kind of happiness. Która prowadzi nas właśnie do tego rodzaju szczęścia. Can you explain a little bit about this conception of the belief, because this is some common term in religious discussion that we have belief and faith, and this you're working with these two terms and how they are connected each other. Czy mógłbyś wyjaśnić tą ideę właśnie wiary, która jest dość popularna w terminologii religijnej, czy związana jest z religijną, jak przekonania, czy przekonania religijne, czy wiara religijna ma się, czy jak te dwa elementy mają się do siebie? The faith, wiara, it's that which holds together our inner world. To jest ten element, który tworzy nasz wewnętrzny świat. The different beliefs are the small parts which are inside this world. I różne przekonania są tymi elementami, które są częściami tego świata. And every person has this model of the world, this inner world which is inside. I każdy z nas posiada własny model świata i ten model znajduje się wewnątrz nas. But many people don't have the understanding about this inner world. Ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego wewnętrznego świata. And this leads to have unhealthy faith. I to prowadzi do posiadania niezdrowej wiary. Many people, for example, know that if they eat junk food, for example, wiele osób na przykład je tak zwane śmieciowe jedzenie. This won't lead to happiness. I oni myślą, że to doprowadzi ich do szczęścia. But they do it. No matter what, they do it. They know that this is not. Yes. Aha, oni wiedzą, że to nie spowoduje szczęścia, ale mimo wszystko jedzą tego rodzaju pożywienie. People know that if they have this intention to exploit the partner or the planet. Nie, ludzie wiedzą o tym, że jeżeli będą eksploatować drugą osobę albo planetę. Exploit like the in the sense of just to take, just to take something. W sensie brania czegoś od kogoś czy od rzeczy. This will lead to conflict. To spowoduje pojawienie się pewnego rodzaju konfliktu. But they do it anyways. Ale robią to tak czy inaczej. So this is an example of this unhealthy faith which we have. To jest przykład takiego niezdrowej wiary, niezdrowego przekonania, które posiadam. And this is a main change which can occur because this concept of faith. To jest główna rzecz, którą możemy uzdrowić, ponieważ koncepcja wiary. Like we said, it holds our inner world together. Ona trzyma w całości nasz wewnętrzny świat. And in the psychology we say that our inner world. I w psychologii Ouida mówimy, że nasz wewnętrzny świat. Makes our outer world. Tworzy nasz zewnętrzny świat. So when we make this change in faith. Więc jeżeli dokonamy pewnej zmiany na poziomie własnych przekonań. The world around us. Świat wokół nas. Starts to change. Zacznie zmieniać się. And this is no something like positive thinking. I to nie jest czymś takim, co nazywamy pozytywnym myśleniem.
But it's a fact of reality of life. Ale to jest taki fakt, który doświadczamy w życiu. But it should be experienced. Ale to powinno być, to musi zostać doświadczone. Because if it's said only like this, it's like an idea, information which only goes in the mind. Ponieważ jeżeli tego nie doświadczymy, to będzie to tylko dla nas jako pewna idea, pewna informacja, która przeleci przez nasz umysł, przez nasz mózg. But it don't get to our hearts. Ale nie dotknie naszej głębi, naszego serca. And if we want something to change our world, i jeżeli chcemy tak naprawdę zmienić coś w naszym świecie, it should go to our heart. I to powinno powinno trafić do naszego serca. Then we have saying that if you want change the world, you need to start from yourself. Yes. Także jest takie powiedzenie, że chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Tak jest to właśnie ta idea. Then how we can do it in the practical way when we are in full of emotions and in disaster in life or something like that, because we can discuss this thing like we are sitting in good environment, the bird is singing, the sun is shining and everything is nice, but when you are in a bad condition, really, really bad condition, then how we can use this knowledge in practical way. W jaki sposób praktycznie możemy tą wiedzę użyć? No bo tak rozmawiamy sobie pod słoneczku, siedzimy na spokojnej ławce, ptaszki ćwierkają, ale kiedy jesteśmy w jakiejś ciężkiej sytuacji życiowej, pełni jakiegoś rozbicia wewnętrznego, pełni emocji, to jak wtedy użyć tą wiedzę w praktyczny sposób? It really depends. To wszystko zależy. But there are main things which every person can make. Ale jest jedna rzecz, którą każdy może zrobić. And if the pain is really big, jeżeli ten ból jest rzeczywiście wielki, he should start with small steps. On zapewne taka osoba powinna zacząć od małych kroczków. And first he can start to develop and act from this third level of intentions, the pure and grateful intentions. I najpierw powinno się zacząć od pracy z tym trzecim poziomem intencji, czyli wdzięczności i zrozumienia. And he can start to, maybe it's really nice for just to calming down if the pain is really big. I najpierw powinniśmy się starać uspokoić, jeśli ten ból jest rzeczywiście wielki. Some kind of meditation. I jakieś mogą pomóc różnego rodzaju medytacje. What do you mean by meditation? Co rozumiesz przez medytację? There are different things, but one of the leading meditations we do in Vida Therapy. Taką główną medytacją, którą robimy w Vida Therapy. It's to connect with our inner guide. Jest taka medytacja nad koncentracja nad naszym wewnętrznym przewodnikiem. This concept holds inside the idea of the intuition. Ta koncepcja zawiera w sobie tą ideę intuicji, subconscious, nieświadomego umysłu, the soul, duszy. Different theories talk about this in different ways. Różni ludzie różnie to o tym mówią, różnie to nazywają. But every person has felt it inside this inner voice, which is. Ale każdy z nas posiada ten wewnętrzny głos, który nas prowadzi. Which somehow is leading us towards something good for us. Który prowadzi nas do czegoś dobrego, co ma prowadzić do dobrych rezultatów dla nas. And I have seen it in my clients. I ja to widzę wśród moich pacjentów. Even in the midst of pain and conflict. Jeżeli oni są pełni jakichś konfliktów czy bólu. When they start to exercise this kind of meditation. Kiedy zaczynają praktykować tego rodzaju medytację. The inner guide just presents himself. Wtedy ten wewnętrzny przewodnik pokazuje się, ujawnia się. And he's showing the path towards healing. I on pokazuje ścieżkę, która prowadzi do uzdrowienia. Towards solution. Do rozwiązania problemów. Okay. Then thank you very much for this short explanation about the OIDA therapy treatment and this introduction. Thank Dziękuję you bardzo za to krótkie wprowadzenie, wyjaśnienie zasad OIDA terapii. Moim rozmówcą był Daniel z Bułgarii, który zajmuje się, pracuje w Instytucie OIDA Therapy. Thank you very thank much. You. Namaste. Namaste. Ja mam na imię Krishnakirtan, to był program Nad brzegiem Gangesu i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.